Witam, to Aristeo. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy Fenicję, a w tym czas na poznanie Babilonii. Wkrótce dotrzesz do wspaniałego miasta Babilonu, leżącego nad rzeką Eufrat, które jest stolicą zamożnego królestwa. Po przekroczeniu głównej bramy pójdziesz szlakiem procesji i zobaczysz legendarną wieżę Babel. Pojedziesz dalej do bujnych, wiszących ogrodów jednego z siedmiu cudów świata. Artefakt, który masz znaleźć w tym wspaniałym królestwie, daje władzę nad powietrzem. Symbolizuje go jasno-niebieska chmura. Babilon. Pierwsza wzmianka o Babilonie pochodzi z tabliczki zapisanej za czasów panowania Sargona Arkadyjskiego. 24 wiek przed naszą erą. Region został opanowany przez dwie grupy etniczne: Sumerów i Akadyjczyków. Tak, no to cóż, grajmy. O, zmiana graficzna. Tak, moim celem jest uwolnienie tych tutaj trzech rzeczy oraz bombki. Pomyślmy, może najpierw tak. Tak. O, i teraz muszę niebieski sprowadzić tu, bo chcę w pierwszej kolejności uratować bombkę. A tu widzicie, to jest takie spięte, że to trzeba po prostu... No zresztą zobaczycie. O, tak, i tutaj szybka powstanie. Tak. No, chciałbym, żeby... móc to pokazać, ale na razie sytuacja... Aha, jest, dobra. Tu jest ten taki hełm. Tu. A teraz wprowadzę ten. O, i się otworzyło, rozerwało, no, ta krótka. Tak. Teraz jakby to rozebrać. No właśnie, możemy coś takiego zrobić. Powstanie czwórka. Dobrze byłoby to słońce naładować. Tak. O, tu jest czwóreczka. Tutaj to opuścimy. Tak. O, tu powstała czwóreczka. Jeszcze trochę. Może tak. Tak. Teraz to tu. To bym mógł wypuścić, ale... O, dobra, niech będzie. O, właśnie. Tak. I teraz już tylko jedno mi przeszkadza, ale ja mam nadzieję, że... uda się to osiągnąć inną drogą. Tak. Tak. O. Wstała czwóreczka. No i obserwujmy. Czy to zniknie? Jest. Świetnie. Dobrze. To teraz bym musiał... Tak. Nie. A kiepski układ jest, co tu dużo mówić. Tak. No szukamy kolejnym... O, tu była. No przegapiłem nic. Okej. Okay. No czas jest spoko, więc nie ma problemu. Co za sito. No muszę po prostu zebrać te czwórki. Tak. Tu. No jeszcze jedno pole, żeby tak opadło. No i to nic nie daje. Ale... O! No pięknie. Nie jest to dużo, ale zawsze. O, tu.
Czwórka. Nie ma, ale możemy coś takiego zrobić. O. O, i powstała piątka. Tak, a to piątka to jest lepiej niż czwórka w tego typu grach. Aha. No dobra, niech będzie tak. 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 O, powstała czwórka. Pięknie, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. No, tu pięknie trafiło. No, w ogóle uwolniło. Tak, no to mamy jeden sukces. Staraj się gromadzić jak najwięcej dodatków. Bez nich może być ci później ciężko. No jasne. Babilon przewyższa splendorem wszystkie miasta poznanego świata. Jego nazwa oznacza Bramę Bogów. Go. Tak, to musimy uratować. A w ogóle to daje nam to, że możemy zlikwidować cały jeden rodzaj jakiś konkretny tych tutaj żetonów. No ale oczywiście my z tego nie skorzystamy. Dobrze. Tu widzę czwóreczkę już. Może coś jeszcze widzę. Tu by była czwóreczka. A, tu będzie piąteczka. Chyba lepsze są dwie czwóreczki niż jedna piąteczka. Tak. Tu powstanie też coś ciekawego. Tak, i teraz bym chciał wypuścić to. Ale nie widzę dobrej sytuacji. Możemy coś takiego zrobić. O. Teraz możemy zrobić coś takiego. I tu. No już prawie. Okej. Okay. No i pięknie. A z tym to już standardowo. Tak. Co bym mógł tu jeszcze zrobić ładnego? Może tak. Okej. Okay. Teraz to. Świetnie. Tak. No to... Tak. Tu by się coś przydało oddziałać. Tak. O. Coś takiego. O. Pięknie. I wszystko to, co chciałem, zostało zrobione. Na końcu podróży czeka cię nagroda w postaci wygaszacza ekranu Atlantyda 3D. Tak, go. Tak, tu pospinane, tu trzeba uwolnić. Tak, pomyślmy. Ale to może być mądre. Bo to opadnie, o, i się rozbije. No pięknie, pouwalniałem. Tak, teraz tu, żeby coś takiego zrobić. O, może coś takiego. O. Właśnie. Aha, tu jest dodatkowe życie. Priorytet idzie na to. To jest najważniejsze teraz, co muszę zrobić. Okej. Okay. No i tu już jest sito. Ale chwileczkę, pomyślmy. O, tu jest dobre. Tak, co ja mogę jeszcze tu zrobić? Tak. Okej. O, tak, już jestem niżej. Teraz to piąteczka. Tu, o, właśnie, to ma sens. Teraz tu bym musiał zrobić jakąś taką podmiankę. Tak. O, właśnie. I coś takiego. No i teraz musimy tylko czekać, żeby się naładowały mi te... To moje słoneczko. O, a tu się nawet da zrobić. O, tu
tu mogę i tu mogę, ale ja najpierw zrobię górne, bo zawsze należy w ten sposób postępować, gdyż zmiana dolnego może spowodować zmianę w górnym, a odwrotnie to raczej jest to mało prawdopodobne. Tak, niech to tu wszystko zejdzie niżej, żebym po prostu mógł osiągnąć większy sukces. O! Jeszcze żeby to obniżyć, ale tu się tego nie da zrobić. Dobra. No, tu uwolniłem obydwa i tu. O, pięknie! No, na razie to mi to słoneczko bardzo, bardzo pomaga. Tak. Dłuższe rzędy połączonych figur będą nagradzane dodatkowymi punktami. O ich zaliczeniu informują komentarze. Świetnie, fantastycznie i kapitalnie. Go. Tak, Babylon 4. Miasto jest otoczone wysokim, szerokim i grubym murem, osadzonym głęboko w gruncie dla zabezpieczenia przed ewentualnymi podkopami. A my w ogóle zmierzamy do Egiptu. Go. Tak, co tu muszę... Tak. Ta bombka jest bardzo ważna. Tu muszę porozbijać te i uwolnić te trzy. Ale teraz najpierw skupmy się na bombce. Tak. O, to może się udać. O, i jeszcze coś takiego. No dobra, to tu mamy opanowany temat. Teraz to opuśćmy. Temat jest też opanowany w miarę. Teraz coś takiego. Aha, to trzeba rozbić. Świetnie. No to tutaj też jest temat opanowany. Teraz tu bym potrzebował niebieskiego. Ale jak to zrobić? To jest pytanie. No jeszcze nie pan... O, jest dobra. No to temat opanowany. Teraz tylko muszę to wszystko doprowadzić na dół. Tak. No i w ogóle przydałyby się jakieś te czwóreczki, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Coś takiego. Tak. No może normalnie się uda zjechać? Oj, nie widzę tego dobrze. Może coś takiego? No fajnie, ale no właśnie, tu niech rośnie. Tak, pięknie. Coś takiego. O. O właśnie. A nie, już myślałem, że czwórka powstanie. Ale niestety nie ma tak dobrze. Tak. Jest, dobra. No i aha, bo tylko, że miał pewność. No miejmy nadzieję, że ta bombka... Jest, została uwolniona. Czyżby wszystko zostało uwolnione? Na trudniejszych poziomach dobrze jest korzystać ze słońca, starając się naładować je energią tak szybko, jak tylko się da. Najwspanialszą z 8 bram Babilonu jest brama Isztar, poświęcona tej asyryjskiej bogini. Przez nią właśnie prowadzi trasa procesji wiodąca wzdłuż murów pokrytych polerowanymi cegłami z wizerunkami lwów. No to... Ruszajmy dalej. Tak, teraz tu klepsydra jest do uratowania. A reszta to standard. No tu żal, bym chciał tu czwórkę uzyskać, ale nie da rady. Co ja mogę zrobić? Zróbmy coś takiego. Żeby to mi tu spadło. Okej, okay, może się samo porozbija. Co się czasem zdarzyć może. Tak. Tu jest nieciekawie. Może tak? O, już mam dwa niebieskie.
O, czwórka. Tak. No i tu się udało. To uwolnić. Teraz pomyślmy. Tu by trzeba tym czerwonym zejść. Ale nie widzę po temu szansy. To może coś takiego. O, coś takiego. No dobra, niech już będzie, ale... Tak, no i to nic nie zmieniło w sumie. Tak. No dobra, nie mam... Nie mam za bardzo wyboru. Tak. Coś takiego. Tu. Aha. Tak. Tak. O! To jest dobra. No właśnie, troszeczkę ruszyliśmy. O, i tu. Tu będę mógł to rozbroić. Świetnie. Trochę ruchu się zrobiło. Tak, teraz tak. Coś takiego. Tak. Tak. Tu żeby to niebieskie. O, dobra, zielone. Tak, o, jest czwóreczka. Żeby się wkopać jakoś tak, ale nie ma... Nie ma możliwości, no. Po prostu. Okej. A... Tak. Tak. Tak, tak, tak. Dobrze, że czasu jest jeszcze dużo, ale na początku nie gonią nas za bardzo z czasem. Później może być już gorzej. Pożyjemy, zobaczymy. Okej. Tak, o właśnie, to, coś takiego chciałem uzyskać. Pięknie, no i obserwujemy, co z tego wyjdzie. No, troszkę się tu może porobiło. Tak. O, i zejdę jeden poziom niżej. No i teraz tylko czekajmy na następną czwóreczkę. A następna czwóreczka... Musimy ją sobie stworzyć. Okej. Okej. No pięknie pracuję nad tym. Żeby słońce pomogło mi. To muszę ja pomóc słońcu się naładować. Okej. Tak. Jest. Dobra, może coś sam dam radę. O właśnie. Dobra. Najważniejsze jest, zrobiło się. No a resztę to sobie już damy radę. Tak. Aha, no przecież to jest proste jak drut. No i to jest ostatnie, nie? Pamiętaj, że możesz jeszcze raz przechodzić poziomy, żeby zebrać potrzebne dodatki, których nie udało się zdobyć wcześniej. Aha, to czyli, że gdybym ja nie wziął przykładowo tego, tego czy tego, to mogę wrócić do danego poziomu. Okej. Tak. To ja myślę w tym miejscu skończyć zwiedzanie Babilonii. Trzymajcie się.